Mama i czas dla siebie. Kiedy pierwszy raz mama może wyjść bez dziecka? Pierwszy raz bez dziecka mama może wyjść tak szybko, jak poczuje, że potrzebuje wyjść z domu, że potrzebuje chociaż na chwileczkę za tym domem zatęsknić, a nawet za dzieckiem. I naprawdę dać sobie takie prawo do tego, że możemy się czuć zmęczone i potrzebujemy wypoczynku. I tutaj nie ma reguły, bo to zależy też od kondycji fizycznej matki, od tego, w jaki był poród i oczywiście od tego, jaka jest jej sytuacja rodzinna i od stanu dziecka. To faktycznie gdzieś reguluje i decyduje o tej mojej odpowiedzi. Ale nie ma przeciwwskazań, żeby pójść na spacer na godzinę czy na dwie dosyć szybko po porodzie. Nie ma tutaj żadnego powodu, żeby powiedzieć nie wolno.